Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłam dzisiaj panią Agnieszkę Cubałę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka pochodzi z Dolnego Śląska. Studiowała pani w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skąd wzięła się u pani ta pasja do zainteresowania Powstaniem Warszawskim? U mnie wszystko zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej. Akurat miałam rzeczywiście takie szczęście do bardzo dobrych historyków, do bardzo dobrych polonistów i faktycznie to takie pierwsze zauroczenie Powstaniem Warszawskim to były lekcje języka polskiego i oczywiście Baczyński, tak? Bo generalnie jestem zakochana w poezji, a w poezji właśnie Baczyńskiego no to szczególnie. I to był ten taki pierwszy impuls. Natomiast też podczas lekcji języka polskiego, akurat chyba w czwartej klasie wtedy jeszcze tu była lekturą naszą były Kamienie na szaniec. No i rzeczywiście te Kamienie na szaniec, w związku z tym, że ja byłam wtedy taką idealistką, tak, i byłam zakochana w tych wielkich, takich romantycznych ideach, tak, no to tutaj mi się po prostu bardzo podobały Kamienie na szaniec i tak naprawdę to był ten taki pierwszy trop. Potem oczywiście zaczęłam sięgać po kolejne książki dotyczące właśnie Batalionu Zośka, Batalionu Parasol oczywiście, natomiast te Kamienie na szaniec zafascynowały mnie na tyle, że będąc już potem właśnie w liceum, sięgałam sobie po kolejne książki, ale też przez cały czas gdzieś tam sobie myślałam o tym, żeby iść na studia do Warszawy. W związku z tym, że akurat wtedy Szkoła Główna Handlowa była taką najlepszą, najbardziej komercyjną uczelnią w Polsce, nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, to tak sobie pomyślałam, że może sobie właśnie połączę z jednej strony naukę, a z drugiej strony pasję, hobby. I faktycznie jak się dostałam do Szkoły Głównej Handlowej, to potem przez pryzmat Powstania Warszawskiego poznawałam sobie miasto. To też jest takie dosyć nietypowe, ale byłam na tyle zaintrygowana tym tematem, że postanowiłam pójść trochę dalej. Poszłam kiedyś do środowiska właśnie byłych żołnierzy Armii Krajowej, przede wszystkim do Zośkowców. Dzięki Zośkowcom trafiłam do trzech żyjących jeszcze wtedy sióstr bohaterów Kamieni na Szaniec i faktycznie poznałam rodzone siostry Alka, Rudego, Zośki. Razem z nimi rzeczywiście miałam bardzo dużo rozmów, spotkań. Szczególnie taką bliską osobą dla mnie była siostra Alka Dawidowskiego. Zresztą to dla mnie było o tyle ciekawe, fajne, takie ekscytujące, że Alek Dawidowski był taką moją ukochaną postacią oczywiście z tej książki. I faktycznie jak pani Marylka Dawidowska zaprosiła mnie do siebie, to pokazywała album ze zdjęciami, byłam w jego pokoju, razem z nią jeździłam na Powązki, tam sadziłam na tych grobach kwiatki, tak. I tak naprawdę przez cały czas ona mi opowiadała bardzo, bardzo dużo i o swoim bracie, i o tym, jak się wtedy żyło. Też mówiła takie bardzo ciekawe rzeczy, bo ona na przykład wspominała o tym, że jakby jak patrzy na to, co się dzieje teraz, to znaczy to teraz no to było gdzieś tam z 15-20 lat temu, tak? No ale no powiedzmy, że na to moje pokolenie, tak, i na pokolenie ich, to stwierdziła, że oni mieli jednak prościej jako młodzi ludzie. No bo u nich więcej rzeczy było takich czarno-białych, jakby było wiadomo, co jest dobre, co jest złe, byli jednak wychowywani w konkretnych wartościach, poza tym tam był właśnie dom, była szkoła, było harcerstwo, tak, więc tak naprawdę rzeczywiście było bardzo dużo tych takich pozytywnych wzorców. Natomiast właśnie jak byłam sobie w tej Szkole Głównej Handlowej, to w jakimś tam momencie sobie pomyślałam, że w związku z tym, że jestem humanistką, to nie chciałam pisać pracy magisterskiej dotyczącej ekonomii, wzorów, wykresów i tak dalej, tylko pomyślałam, że może coś historycznego. Akurat moim wykładowcą był świetny politolog i historyk, pan profesor Wojciech Ryszkowski. I pan profesor zgodził się, żebym była u niego, żebym u niego mogła napisać magisterium. I właśnie jak się dowiedział, że ja się interesuję tą historią najnowszą, a zwłaszcza Powstaniem Warszawskim, to się bardzo ucieszył, że ja chciałabym napisać na ten temat pracę magisterską właśnie na SGH, bo stwierdził, że prace pisane z zainteresowania, z pasji są zawsze dużo ciekawsze. No i powstała ta moja praca. Tą pracę zobaczył mąż pani Marylki Dawidowskiej z Trzemboszowej, czyli właśnie siostry Alka, który był historykiem, bo to też takie wielkie nazwisko, pan Tomasz Strzembosz. I jak zobaczył moją pracę magisterską, to stwierdził, że w ogóle bardzo fajna książeczka, że on chciałby mieć taką książeczkę u siebie na biurku, czy na półce, taką właśnie podręczną. I tak naprawdę dzięki tym dwóm wspaniałym profesorom w ogóle moja praca magisterska została wydana
jako książka. I tak naprawdę tam pierwsza książka, czyli moja praca magisterska, potem otworzyła mi drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego. No jak byłam w Muzeum Powstania Warszawskiego, no to też miałam kontakt z powstańcami kolejnymi, z bardzo wieloma ciekawymi historykami. Tak, też miałam możliwość obejrzenia sobie różnego rodzaju dokumentów, dostęp do zdjęć, do materiałów. Tak? No i tak wtedy sobie pomyślałam, że może warto zacząć pisać kolejne książki i tak powstało następnych 7. I pomimo tego, że jestem już trochę zmęczona tematem, ale właśnie widzę, że jest zainteresowanie tak duże, że mimo tego, że może bym chciała nawet teraz przerwać, to nie wiem, czy już mi się uda tak szybko. No właśnie, napisała Pani 8 książek do tej pory. Widzimy tutaj dwie ostatnie. I teraz właśnie jest już generalnie trzecia książka z tej serii, można by rzec. Czy mogłaby Pani o tej książce coś więcej opowiedzieć? Tak, kolejną książką, której premiera będzie 27 lipca, więc jakby tuż przed rocznicą Powstania Warszawskiego, to jest książka Warszawskie dzieci 44 i to rzeczywiście jest tak troszeczkę z jednej strony kontynuacja, natomiast no powiem szczerze, że dla mnie to jest taka chyba dosyć osobista książka, ponieważ ona tak naprawdę zmieniła mój sposób postrzegania Powstania Warszawskiego. Ja myślę, że po tym jak napisałam dzieci i jak bliżej spojrzałam na temat dzieci uczestników Powstania Warszawskiego i jakby dzięki ich wspomnieniom, relacjom byłam w stanie jakby spojrzeć na Powstanie Warszawskie ich oczami, to już jakby nic po tym nie będzie takie samo, tak? To rzeczywiście one doświadczały tak ogromnej traumy, tam było tyle takich dramatów, cierpień, tak? Że po prostu jakby znając tamten temat, nie można już na Powstanie Warszawskie patrzeć z innej perspektywy. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że tam jest tylko i wyłącznie dramat, cierpienie i trauma. Bo ja tam na przykład też pisałam bardzo dużo o prasie dziecięcej, wydawanej podczas Powstania Warszawskiego, tak naprawdę niewiele osób w ogóle o tym wie, że jest taki temat, tak? A tak naprawdę na Żoliborzu rzeczywiście przez prawie 2 miesiące pedagodzy, ale też takie osoby jak na przykład pani Maria Kownacka, czyli no rzeczywiście taka ogromna postać dotycząca literatury dziecięcej, no to właśnie były takie osoby, które się zebrały i postanowiły pomóc dzieciom tak naprawdę, uczestnikom Powstania Warszawskiego, bo uważały, że tym dzieciom trzeba przedstawić to, co się dzieje, tą nową, niezrozumiałą dla nich rzeczywistość, w taki sposób, żeby one jakby były ją w stanie poznać, zrozumieć, żeby zdawały sobie z tego sprawę, co jest niebezpieczne, tak? I rzeczywiście te gazetki, które tam wychodziły, czyli Jawnutka i Dziennik Dziecięcy, to jest taki fenomen tak naprawdę tej powstańczej Warszawy. Natomiast też mam bardzo ciekawych bohaterów tej nowej książki. Myślę, że to też może zachęcić, bo na przykład dzieckiem podczas Powstania Warszawskiego, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, był pan Krzysztof Zanussi, tak? Albo na przykład pan Jan Kobuszewski, albo pan Andrzej Fedorowicz, albo generalnie z takich osób, myślę, że ciekawych, to jest pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, która była właśnie 14-latką. Ale też na przykład trafiłam na dziecko, które pochodziło stąd tutaj właśnie z Poznania, żeby nie było tylko, że jakby rozmawiamy o innych rzeczach. I to rzeczywiście był taki 12-letni chłopiec, który właśnie razem z rodziną tutaj musiał z Wielkopolski ze względu na wysiedlenia z jednej strony, a z drugiej strony prześladowanie osób, które były tak bardziej patriotycznie nastawione, się przeniósł. No i niestety ze względu na to, że dom, w którym był, został zbombardowany pod koniec powstania, no to został zaliczony do jednej z tych cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, więc niestety takie historie też się pojawiają, ale powiem szczerze, że to też jest ciekawe, jak się dotyka jednego tematu, to się potem okazuje, że ciągle te wątki jakoś tam zaczynają przychodzić. I jak ja właśnie tak się pochyliłam bardziej nad tematem Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim, to nagle się okazało, że po prostu ze wszystkich stron te właśnie jakieś tam różne informacje zaczęły spływać i no myślę, że to może też jest po coś. No właśnie, w związku z 77. rocznicą wydarzeń dotyczących właśnie Powstania Warszawskiego spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, zaprosiłam Panią. Bardzo dziękuję Pani, bardzo za zaproszenie. Dziękujemy Pani przyjęła to zaproszenie, tym bardziej, że wiem, że jest Pani bardzo zajęta właśnie kolejnymi książkami, kolejnymi wywiadami, także tym bardziej bardzo dziękuję. I chciałabym tak ogólnie
jakby przypomnieć tą całą historię, że Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, zostało zakończone 3 października, trwało 63 dni. Tak wydawałoby się, że to są tylko 63 dni, ale to były aż 63 dni, prawda? I w ciągu tych 2 miesięcy wiele istnień ludzkich niestety zostało skazanych na śmierć. No, były to trudne rzeczy, trudne sytuacje, o których też pani pisze. Ale bardzo duża liczba Wielkopolan właśnie brała udział w powstaniu warszawskim, prawda? Oni się tam wzięli. W 1939 roku Wielkopolanie zostali jakby wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa, również do Warszawy, takimi całymi grupami, prawda? Lekarze, pisarze. To była ta elita polska. I wśród tych ludzi mnóstwo Wielkopolan. Czy chciałaby pani o tym szerzej opowiedzieć? Zdecydowanie tak, bo ja w ogóle myślę, że to jest ogromnie ciekawy temat. Z jednej strony właśnie tak jak pani wspomniała, mamy przesiedlenie, ale z drugiej strony też mamy prześladowanie, bo się okazało, że właśnie szczególnie prześladowani tutaj między innymi w Wielkopolsce byli ludzie, którzy no, podczas tego dwudziestolecia międzywojennego rzeczywiście tacy byli bardzo patriotycznie nastawieni, między innymi powstańcy wielkopolscy, rodziny powstańców wielkopolskich. Zdecydowanie. Powstańcy wielkopolscy zostali niestety no, wymordowani przez Niemców, ale ich rodziny zostały. I później na tych listach Intelligence Action niestety no, zostali wysiedleni. Zdecydowanie tak i tak naprawdę no to był też jeden z tych takich powodów tego, że tak wielu Wielkopolan też właśnie znalazło się między innymi w Warszawie, bo jak oni sami właśnie o tym opowiadali, to tak generalnie w wielkim mieście, w dużym mieście się znacznie łatwiej ukryć, tak? Więc tak naprawdę oni rzeczywiście tutaj przyjeżdżali. Poza tym no, w Warszawie były bardzo dobrze rozwinięte struktury konspiracyjne i tak naprawdę wiele z tych osób faktycznie bardzo chciało się włączyć w walkę. I tutaj to rzeczywiście można mówić o wielu takich grupach osób, które tutaj właśnie znalazły się w Warszawie powstańczej, na początku okupacyjnej, a później powstańczej. Z jednej strony mamy bardzo wielu oficerów, tak? I to rzeczywiście potem, jak się patrzy na dowódców różnego rodzaju oddziałów powstańczych, to się okazuje, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Tutaj chociażby właśnie Parasol oczywiście osławiony, tak? Ale się okazało, że wcale nie tylko Parasol, bo na przykład taką postacią, o której się bardzo rzadko mówi, jest na przykład pan Mieczysław Sokołowski, pseudonim Grzymała. On był jakby miał jeszcze bardziej ważną funkcję, bo on był dowódcą całego obwodu, 4. obwodu Ochota. No i właśnie to też była postać, która była związana z powstaniem, bo on generalnie był poznaniakiem, urodził się tutaj właśnie w Poznaniu. Natomiast podczas okupacji no rzeczywiście właśnie trafił do Warszawy. Natomiast no, postać jest ogromnie interesująca, ale też niesamowicie tragiczna. No, tak? No bo on faktycznie zginął podczas Powstania Warszawskiego, aczkolwiek no właśnie Ochota w ogóle jest taką trudną dzielnicą do opowiadania, bo tak naprawdę powstanie na Ochocie trwało 11 dni, ale to właśnie jedni mówią, że tylko 11, a drudzy mówią aż 11. Tak? Natomiast no właśnie tutaj czasami też jest takie trudne kwestie się pojawiają, czy właśnie trzeba dokładnie wykonywać rozkazy, czy się im jednak czasami sprzeciwić, tak? I faktycznie jak się patrzy na jego biografię, no to jest bardzo dużo tych takich trudnych tematów, ale wydaje mi się, że właśnie warto się po prostu takim postaciom przyjrzeć bliżej, żeby po prostu móc zobaczyć, że nie wszystko jest takie oczywiste, że nie wszystko jest czarno-białe. Natomiast no właśnie wracając do tych dowódców powstańczych, no to rzeczywiście tych oddziałów dowodzonych przez ludzi związanych z Wielkopolską było bardzo, bardzo dużo, ale kolejną taką grupą, to są na przykład lekarze. Ja w ogóle byłam zaskoczona, jak tak sobie patrzyłam na różnego rodzaju zestawienia, na przykład na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, rzeczywiście mamy biogramy powstańcze i tam po prostu wyszukując po konkretnych modułach jakby możemy sobie na przykład zobaczyć, ile było osób związanych w różny sposób z Poznaniem, z Wielkopolską. I faktycznie tych lekarzy było tam niesamowicie dużo. Tutaj jedną z takich postaci to jest profesor Zajland, który akurat został zamordowany podczas rzezi woli. To też takie bardzo, bardzo trudne doświadczenie generalnie w ogóle taka dramatyczna historia. Ale ja powiem szczerze, że takich osób jak on było w ogóle bardzo dużo, że właśnie
właśnie bardzo dużo z tych lekarzy pochodzących z Wielkopolski, oni na przykład kierowali różnego rodzaju szpitalami albo punktami medycznymi, tak, bo to w zależności od wielkości tego punktu, to raz to był szpital, raz to był punkt sanitarny, opatrunkowy, ale się okazuje, że ze względu na przykład wcześniejsze doświadczenia wojskowe, albo bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, albo studia na przykład na uczelniach niemieckich, to się okazywało, że ze względu na na znajomość języka, oni bardzo często byli w stanie ochronić bardzo wielu rannych, tak? No i właśnie dzięki temu, że zaczynali sobie rozmawiać na przykład z oficerami, którzy mieli, nie wiem, dokonać egzekucji, a się okazało, że na przykład jeden z tych lekarzy chodził do tej samej szkoły, co oficer, który się tam znalazł, tak? No i jakby znaleźli wspólny język i się okazało, że właśnie dzięki temu no, ten lekarz był w stanie ocalić bardzo dużo ludzkich istnień, tak? Z drugiej strony taką kolejną dużą grupą to są artyści na przykład, tak? I jakby też wcale niewiele, myślę, że niewiele osób wie o tym, że aż tylu artystów właśnie pochodzących tutaj z Wielkopolski trafiło do powstańczej Warszawy. Tutaj jedną z takich moich ulubionych postaci chociażby to jest Roman Padlewski, tak? No tak, po prostu niesamowita postać, zresztą bohater tutaj jednej z książki. Miłość 44 i tutaj właśnie... Przyjaciel Moniki Żeromskiej. Tak, tak. To chyba w ogóle było tak, że on to był w niej bardzo zakochany, ona w nim, to tak nie do końca wiadomo, ale taka generalnie nić sympatii na pewno była, ale z drugiej strony dzięki Monice Żeromskiej byliśmy w stanie jakby poznać te jego losy, prawda, bo to ona jednak pisała dzienniki, on zginął podczas Powstania Warszawskiego, ale postać rzeczywiście wyjątkowa, niesamowita. Zresztą Roman Padlewski uważany był wtedy za jednego z najlepszych skrzypków w ogóle na terenie całej II Rzeczpospolitej, tak? I właśnie... on pochodził z takiej uzdolnionej rodziny, bo jego mama również była zdecydowanie, artystką, tak? Bo tutaj to właśnie z jednej strony mamy Romana Padlewskiego, a z drugiej strony mamy Nadjeżdę, czyli Nadzieję Padlewską, tak? Która właśnie tutaj w Poznaniu prowadziła szkołę dla przyszłych pianistów. Natomiast on sam był świetnym skrzypkiem, oczywiście na fortepianie, na pianinie też bardzo dobrze grał, ale poza tym był jeszcze muzykologiem, tak? Był dziennikarzem, był popularyzatorem tej takiej muzyki ludowej na przykład, bo to też właśnie była jedna z jego pasji. A poza tym jeszcze w okupowanej Warszawie uczestniczył w koncertach na przykład, tak? No to też jest myślę, że takie ciekawe. Innym takim artystą, o którym ja chciałabym wspomnieć, to jest Franciszek Brodniewicz, tutaj największy amant kina międzywojennego. Rzeczywiście postać też taka niesamowita. I się okazało, że on właśnie podczas okupacji był w Warszawie, podczas powstania również, natomiast no, on niestety zginął podczas Powstania Warszawskiego jako jeden z przedstawicieli ludności cywilnej, ponieważ wtedy, kiedy akurat koło budynku, gdzie on mieszkał, wybuchła bomba, to on dostał ataku serca. Tak, i nie przeżył tego. Natomiast jeszcze mamy pana Latoszewskiego, który jak się też oczywiście pochodził tutaj stąd z Poznania i się okazało, że on był organizatorem całego takiego życia kulturalnego w powstańczej Warszawie. Zresztą też niewiele osób o tym wie, że w powstańczej Warszawie było bardzo dużo koncertów różnych, że artystów w ogóle rzeczywiście było bardzo dużo. Ja kiedyś się przyglądałam bardziej tematowi artystów, jakby tutaj oczywiście się koncentruję dzisiaj na tych osobach, które albo się urodziły na terenie Wielkopolski, albo jakby Wielkopolskę wybrały sobie jako swoje miejsce na ziemi, prawda? Ale jakby się na przykład spojrzeć na to, ile osób na przykład pracowało w teatrach właśnie tutaj na terenie Wielkopolski, czy w Poznaniu, czy na przykład w Kaliszu, to tych osób jest znacznie więcej, więc tak podejrzewam, jakby oczywiście trudno jest poddać taką konkretną liczbę, ilu było Wielkopolan podczas Powstania Warszawskiego. Mówi się o 800 tysiącu osób, ale tak naprawdę podejrzewam, że jakby tak wejść bardziej w temat, zwłaszcza w temat ludności cywilnej, to tych osób byłoby znacznie, znacznie więcej. Natomiast taką kolejną wielką grupą to są oczywiście sportowcy. Nie ukrywam, że to jest mój ulubiony temat, bo ja gdzieś tam kiedyś popełniłam książkę dotyczącą sportowców, uczestników Powstania Warszawskiego, w związku z tym, że jestem kibicem sportowym, odkąd pamiętam. Kiedyś sobie sama troszkę uprawiałam też sport,
sport. Poza tym, no właśnie, sport zawsze mnie pasjonował. I to była dla mnie taka szansa na połączenie moich dwóch wielkich pasji, historii i sportu. I faktycznie, jak pisałam tych sportowców, to się okazało, że mnóstwo osób właśnie z Wielkopolski też było. Ja oczywiście podejrzewam, że tutaj wszyscy w Poznaniu zwłaszcza kojarzą pana Henryka Czapczyka, pseudonim Mirski, tak, że tutaj na pewno wszyscy kibice i Lecha Poznania i Warty Poznań jakby znają tą postać, bo faktycznie on był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był na początku w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych, natomiast potem w drugiej części powstania był żołnierzem batalionu Miłosz, natomiast też właśnie uczestniczył w największej takiej akcji zbrojnej Powstania Warszawskiego, czyli w zdobyciu Pasty. Natomiast w ogóle jak się mówi o piłkarzach, to tak naprawdę też niewiele osób o tym wie, że piłkarze to była tak generalnie największa grupa sportowców uczestnicząca w Powstaniu Warszawskim. Zresztą jak się w ogóle mówi o sporcie, to tych takich ciekawostek i takich różnych rzeczy, o których można mówić, jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że też niewiele osób o tym wie, że na przykład w ogóle podczas okupacji Polska była jedynym krajem, w którym zorganizowane uprawianie sportu, działalność klubów sportowych i organizacja zawodów takich oficjalnych była zakazana. A to wszystko związane było z tym, że Niemcy uważali, że sportowcy są dla nich taką najbardziej niebezpieczną grupą. Tak, że wiadomo, że sport buduje siłę ducha i siłę ciała. A poza tym no, sportowcy to są przeważnie ludzie tacy z charakterkami. Prawda? Jakby oni są tacy niepokorni, przyzwyczajeni są do walki na boisku, na stadionie, na ringu, więc jakby dużo łatwiej jest im podjąć też gdzieś tam potem walkę z wrogiem takim bezpośrednim. No i rzeczywiście tych sportowców było bardzo, bardzo dużo. Zresztą też myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, że podczas okupacji na przykład w Warszawie były organizowane konspiracyjne mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej, że były organizowane takie mecze między miastami, że na przykład był mecz Warszawa-Kraków, że były mistrzostwa Warszawy w siatkówce, że były mistrzostwa w pływaniu, że były regaty, tak? Więc tak naprawdę tych tematów tutaj było bardzo, bardzo dużo, ale wracając do poznaniaków, żebyśmy mówiły tutaj na temat, to dla mnie są dwie takie niesamowite też właśnie osoby związane tutaj bezpośrednio z Poznaniem. Jedna z tych osób to jest Ignacy Tłoczyński, pseudonim Igo. A to był tenisista, który właśnie rozpoczynał tutaj, znaczy który w ogóle urodził się tutaj w Poznaniu, właśnie na kortach na Jeżycach, dobrze mówię, nie przekręciłam nazwy. Właśnie rozpoczynał swoją przygodę w ogóle z tenisem. Niestety pochodził z takiej dosyć biednej rodziny, a wtedy tenis no jakby był dla tych troszkę bardziej zamożnych grup społecznych, no ale on tam na początku właśnie podawał tylko piłki, ale bardzo szybko wyszło, że ma niesamowity talent. Co się oczywiście potem potwierdziło, bo w barwach na początku AZS-u Poznań zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski. Potem akurat przeniósł się do Warszawy, natomiast tym mistrzem Polski był wielokrotnym, ale potem właśnie ta jego kariera rozwijała się niesamowicie i w 1939 roku uznawany był za 10. rakietę świata, 3. rakietę Europy. I tak naprawdę to właśnie to też była taka postać, której wróżono niesamowitą karierę. On potem właśnie był w okupowanej Warszawie, a potem też walczył w Powstaniu Warszawskim. Zresztą w tym Powstaniu Warszawskim walczył drugi poznaniak, drugi tenisista, czyli Ksawery Tłoczyński, który był w batalionie Ruczaj. Natomiast też jest jeszcze taka jedna ogromnie ciekawa postać związana z samym powstaniem, to jest pan Henryk Budziński. I to jest znowu niesamowita historia, bo z jednej strony to jest chyba jedna z tych takich najbardziej utytułowanych postaci, ponieważ on był medalistą olimpijskim. On w 1932 roku podczas olimpiady w Los Angeles właśnie zdobył brązowy medal. Natomiast on oczywiście jeszcze też zdobywał te medale podczas Mistrzostw Europy. Natomiast on nie urodził się w Poznaniu, ale właśnie Poznań wybrał na takie swoje miejsce na ziemi podczas dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ on urodził się jeszcze w Rosji, tak? Natomiast po rewolucji, jakby uciekając przed bolszewikami, jakby przeniósł się razem z rodziną na teren Polski, trafił tutaj do Poznania, zaczął uprawiać przede wszystkim wioślarstwo. Był tutaj w klubie wioślarskim 04 Poznań, tak? To jest jedna z tych dwóch nazw obowiązujących. I faktycznie z tym Poznaniem był bardzo mocno związany, aczkolwiek tu jest też taka jedna niesamowita, bardzo w moim zdaniem ciekawa historia, ponieważ on faktycznie
właśnie na początku uczestniczył w wojnie obronnej, tak, w 1939 roku, dostał się do niewoli, potem uciekł z tej niewoli, przedostał się do Poznania. Dzięki poznańskim kolejarzom udało mu się wyjechać do Warszawy i w tej Warszawie się faktycznie ukrywał, miał tam swoje mieszkanie, w tym mieszkaniu miał swoje wszystkie trofea sportowe, też między innymi. A mówię o tym dlatego, ponieważ jak Powstanie Warszawskie upadło, on rzeczywiście wyszedł z tego powstania, trafił do niewoli, natomiast oczywiście nie można było tego wszystkiego zabrać. I się okazało, że jak się zakończyła wojna, on akurat wtedy się przeniósł na te ziemie odzyskane, właśnie między innymi pracował w Szczecinie przy budowie stoczni. I właśnie w jednym z zbombardowanych budynków w tym Szczecinie nagle ktoś odnalazł jego wszystkie trofea sportowe, czyli medale, wszystkie odznaczenia, dyplomy. I się okazało, że tak naprawdę, no właśnie, po zakończeniu już Powstania Warszawskiego Niemcy z jednej strony podpalali Warszawę, ale z drugiej strony jakby byli tak zwani szperacze, którzy chodzili po tych różnych domach i jakby różne wartościowe rzeczy właśnie zabierali, no albo dla, powiedzmy, władzy ogólnej niemieckiej, albo czasami dla siebie. No i podejrzewam, czy jakby wszyscy podejrzewają, którzy znają tą historię, że jednym z takich zbieraczy musiał być ktoś, kto był fanem sportu, tak, a tutaj zwłaszcza właśnie wioślarstwa na przykład. No i rzeczywiście te wszystkie rzeczy zabrał. Natomiast no potem, jak ten dom został zbombardowany, to traf chciał, że te rzeczy odnalazł ktoś, kto znał właśnie pana Budzińskiego, który dokładnie w tym samym momencie przebywał w Szczecinie, i los sprawił, że właśnie dzięki temu te jego trofea sportowe trafiły w jego ręce z powrotem. Niesamowite historie. A jest jeszcze jedna taka niesamowita postać, ja chyba chciałabym o niej szczególnie powiedzieć, bo mi się wydaje, że niewiele osób ją kojarzy właśnie z Wielkopolską, a tak naprawdę powinien być kojarzony. Mówię o poecie powstańczej Warszawy, czyli o Zbigniewie Jasińskim, pseudonim Rudy. I tak naprawdę ludzie go nie kojarzą z Wielkopolską, dlatego, bo on się urodził w Łodzi. Ale jak on sam opowiadał, urodził się w Łodzi przez przypadek, ponieważ cała jego rodzina pochodziła z Wielkopolski, z Poznania, właśnie tutaj mieszkali. Jego mama, będąc w ciąży, akurat urodziła w Łodzi. Natomiast on z Wielkopolską rzeczywiście był bardzo związany, natomiast to jest dopiero niesamowita postać, ponieważ on był bardzo zdolny faktycznie, ale nie należał do tych grzecznych osób i rzeczywiście był bardzo często usuwany ze szkoły, na początku właśnie tutaj z tych szkół poznańskich, potem ze szkół kaliskich generalnie. Udało mu się zostać wyrzuconym z tej szkoły 16 razy, więc naprawdę był zdolny pod tym względem. Natomiast no właśnie on potem został dziennikarzem, został poetą, on był w ogóle wielkim fanem żeglarstwa, został też marynarzem. Natomiast no właśnie, potem jednak trafił do Warszawy, był w okupowanej Warszawie, był w powstańczej Warszawie, natomiast w powstańczej Warszawie należał do BIP-u, czyli do Biura Informacji i Propagandy. I tam z jednej strony był wojskowym sprawozdawcą wojennym, czyli takim reporterem wojennym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale z drugiej strony był też spikerem stacji nadawczej Armii Krajowej Błyskawica, czyli tej rozgłośni powstańczej, najważniejszej, a poza tym właśnie jeszcze pisał wiersze. I tak naprawdę... Tak, był autorem wiersza "Żądamy amunicji", tego znanego wiersza. Zdecydowanie ten wiersz "Żądamy amunicji" to jest taki manifest czy hymn właśnie generalnie, i faktycznie to jest taki utwór, pod którym podpisało się bardzo wielu warszawiaków, tak, i właśnie bardzo wielu uczestników Powstania Warszawskiego. No i wydaje mi się, że o takiej postaci, o postaci, o której się w ogóle mówi, że to był poeta Powstania Warszawskiego, no Wielkopolanie chyba też mogliby pamiętać. Tak? Dzięki temu, że pani do nas dzisiaj przyszła, dzięki temu będą pamiętali. No, miejmy nadzieję, chociaż myślę, akurat tak. Moje zasługi pewnie nie są takie duże, bo ja tylko to po kimś tam powtórzyłam. No. Mnie osobiście bardzo zaintrygowała historia sióstr Chuchlo, Maria Teresa, dokładnie Maria Teresa Chuchla, Maja, i Kazimiera Bronisława Chuchla, Kaja. To były dwie dziewczynki. Nie wiem, czy w pani ostatniej książce też jest o nich informacja. One się w kobietach pojawiają. W kobietach się pojawiają, tak. Bo to jest bardzo ciekawa historia. To były dwie młode dziewczyny, urodziły się rok po roku, miały kilkanaście lat, brały udział w powstaniu warszawskim, w parasolu zresztą działały. I zginęły, prawda? Mm-hmm. Kilka miesięcy, jedna w sierpniu, bodajże druga we wrześniu. Tak, tak. Ich mama zmarła w 1943 roku, tata później.
I bardzo mnie ta historia zaintrygowała właśnie w książce, o której tutaj mówimy, o kobietach. Mhm. Jest też tablica w Warszawie, prawda? Mhm, upamiętniająca to wydarzenie. No właśnie, może o tym jeszcze chciałaby Pani coś dodać? To znaczy w ogóle ten temat kobiet, uczestniczek Powstania Warszawskiego, to myślę, że też jest taki bardzo, bardzo ciekawy. Tak naprawdę o kobietach się bardzo, w sumie się bardzo mało mówi. To znaczy tak teoretycznie one się często pojawiają w tych różnych naszych opowieściach powstańczych. Na przykład Karzetki, ogólnie mówi się, Tak, dokładnie. Natomiast to, na co ja właśnie zwróciłam uwagę, to jest sposób narracji, że inaczej opowiada mężczyzna, inaczej opowiada kobieta o Powstaniu Warszawskim. Mężczyzna opowiada o faktach, o tym, o wydarzeniach najbardziej takich ważnych, o aspektach militarnych, politycznych, międzynarodowych. Natomiast kobieta tak naprawdę patrzy na powstanie z perspektywy emocji, tak? I jakby dzięki temu jak kobieta opowiada, to w tej jej opowieści jest i kolor, i dźwięk, i zapach często. I tak naprawdę dzięki takim opowieściom kobiet jakby jesteśmy w stanie tutaj troszkę bardziej wejść w Powstanie Warszawskie. Natomiast właśnie jest jeszcze jedna taka dosyć duża grupa kobiet, Wielkopolanek też między innymi, właśnie tych perzetek. I o tych perzetkach chciałabym wspomnieć, bo to niewiele osób tak naprawdę wie o tym, że taka grupa w ogóle generalnie istniała. To znaczy od kilku lat się rzeczywiście troszkę więcej o perzetkach mówi, ale bardzo długo się nie mówiło nic. A to była grupa związana z BIBAN, czyli Biurą Informacji i Propagandy. Perzetki jakby, znaczy w ogóle skąd perzetki? Perzetki to jest skrót od perzet, czyli pomoc żołnierzowi właśnie. I tak naprawdę one podczas powstania miały prowadzić gospody żołnierskie. To też jest w ogóle taki ciekawy temat, bo tak naprawdę w ogóle nie wyobrażamy sobie, co to mogła być ta gospoda, a tak naprawdę to było coś jak nasze obecne puby tak naprawdę. Aczkolwiek w takich gospodach z jednej strony były właśnie stołówki, z drugiej strony była prasa powstańcza, że tam można było przyjść na przykład napić się kawy, oczywiście nie takiej jak dzisiaj sobie pijemy, tylko takiej kawy zbożowej przeważnie. Natomiast tam były organizowane i koncerty, i czasami śluby powstańcze, i msze, więc tak naprawdę tam rzeczywiście się bardzo, bardzo dużo działo. Natomiast ja byłam zdziwiona, że rzeczywiście wśród uczestniczek Powstania Warszawskiego perzetek znalazłam bardzo wiele Wielkopolanek. I tak naprawdę one były przede wszystkim skupione na Żoliborzu. I tam właśnie pracowały przede wszystkim w kuchniach powstańczych, bo tam, gdzie nie można było właśnie zorganizować gospody, no to właśnie perzetki pracowały w kuchniach, stołówkach. Ale z drugiej strony były też właśnie w innych dzielnicach, ale było ich bardzo, bardzo dużo. No właśnie, a może teraz porozmawiałybyśmy sobie o pisarkach. Na przykład Maria Dąbrowska, kobieta wielkopolanka, tak? Może? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I to też jest znowu taka bardzo, bardzo ciekawa postać. Myślę, że generalnie prawie wszystkim znana. Oczywiście chociażby z Nocy i Dni. Natomiast Maria Dąbrowska faktycznie była w okupowanej Warszawie, była w powstańczej Warszawie, zostawiała po sobie bardzo ciekawe dzienniki. I tutaj rzeczywiście, jeśli ktoś chciałby wejść tak trochę bardziej w ten temat taki życia codziennego, zwłaszcza ludności cywilnej właśnie w Powstaniu Warszawskim, to myślę, że dzięki tym jej dziennikom miałby szansę, bo ona faktycznie opowiada, znaczy tam opisuje do pewnego momentu, chyba do połowy sierpnia, dzień po dniu i tak naprawdę widzimy i nastroje, i problemy z żywnością i też na przykład widzimy stosunek do Związku Radzieckiego, tak? No bo ona właśnie opisuje o tym, co na przykład można było przeczytać w prasie powstańczej, co można było usłyszeć w radio, tak? Jakby jakie były problemy polityczne, tak? No bo tutaj z jednej strony mamy premiera Mikołajczyka, który właśnie jedzie do Stalina chcąc wykorzystać powstanie jakby jako argument w rozmowach z nim, tak? Natomiast tutaj właśnie widzimy też, jak Maria Dąbrowska się do tego wszystkiego właśnie odnosiła, ustosunkowała. No ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy materiał. Zresztą w ogóle jak mówimy z kolei o tych takich materiałach dotyczących Powstania Warszawskiego, to też jest taka jedna postać związana z Wielkopolską, której chyba nie można pominąć, czyli pan Edward Serwański, tak? I
tutaj właśnie cały Instytut Zachodni generalnie. No i faktycznie takie niesamowite badania związane z gromadzeniem relacji, tak? No i powiem szczerze, że tutaj no na podstawie jakby tej jego pracy, zresztą bardzo, znaczy jego i jakby jego całego zespołu, takiej bardzo żmudnej, podejrzewam, że trudnej, niebezpiecznej i za którą też potem no płacił, prawda? No bo jednak Urząd Bezpieczeństwa się bardzo nim zainteresował, podejrzewam, że zdecydowanie nawet za bardzo. I tam jakby dochodziło do różnego rodzaju represji później. Natomiast no właśnie dzięki jego pracy powstały dwie niesamowite książki właśnie dotyczące życia w powstańczej Warszawie i właśnie zbrodni niemieckich dokonanych w powstańczej Warszawie. No i wydaje mi się, że to jest taka postać, o której trzeba zdecydowanie pamiętać. Zresztą on też był powstańcem. On przez pierwsze 7 dni był na Woli, czyli też tam, gdzie po prostu było bardzo trudno, bardzo niebezpiecznie. Wydaje mi się, że też jakby warto też wspomnieć o tym, bo jak się tak patrzy na Wielkopolan uczestniczących w Powstaniu Warszawskim, na tych, którzy byli powstańcami, to też ciekawe jest to, że mamy jakby grupy związane z trzema opcjami takimi polityczno-wojskowymi, bo oczywiście najwięcej osób, zdecydowanie najwięcej, było w Armii Krajowej. Natomiast było dosyć dużo osób związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, ale też dużo, zwłaszcza tych takich oficerów wyższego rzędu, tak, było związanych z Narodową Organizacją Wojskową, która akurat była związana z Armią Krajową, bo wtedy jak w 1943 roku była akcja scaleniowa, no to jakby część tych takich mniejszych organizacji jakby połączyła się z Armią Krajową, a część nie, na przykład właśnie Narodowe Siły Zbrojne zostały poza, tak, natomiast Narodowa Organizacja Wojskowa została jakby razem z Armią Krajową. Natomiast to tutaj też myślę, że związane jest, no właśnie, z jednej strony z wielkim patriotyzmem, tak? Natomiast chyba też może warto o tym wspomnieć, że jakby na te tematy narodowe w dwudziestoleciu międzywojennym też troszkę inaczej patrzono, tak? To jakby kojarzono z tym, że ta niepodległość została niedawno odzyskana, tak, że po prostu jakby było takie wychowanie bardzo patriotyczne, więc tak naprawdę tutaj tych organizacji było bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że warto o tych trzech grupach też pamiętać. Ja to właśnie korzystając z okazji chciałam, wracając jakby do poprzedniego naszego tematu takich ludzi bardzo zaangażowanych w życie Poznania, Wielkopolski, chciałabym wspomnieć o major dr Zofii Grodeckiej, która się urodziła w Lwowie w 1926 roku, ale później całe jej życie jakby związane było z Poznaniem i również brała udział w Powstaniu Warszawskim. Została nawet trafiona kulą, bardzo, to było bardzo w głowę bodajże. W każdym bądź razie jako 18-latka już należała do Armii Krajowej. Była strzelcem, przyjęła pseudonim Ewa i pełniła funkcję również łączniczki i brała udział w tych akcjach bojowych. Natomiast później mieszkała w Krakowie i w Poznaniu, gdzie w 1946 roku ukończyła studia w zakresie socjologii i etnografii i do 1989 roku pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Natomiast po 1989 roku angażowała się w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i zmarła w wieku 94 lat, pozostawiając ogromną spuściznę. I ta spuścizna została zgodnie z jej ostatnią wolą przekazana Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oddział w Poznaniu. I zawiera 2,30 m materiałów i miałam przyjemność skorzystać z tych dokumentów i powiem szczerze, że są tam, znajdują się tam bardzo szczegółowe informacje, co może również Panią zainteresować, dotyczące uczestników powstania. Pani Grodecka przekazała swoje materiały bibliograficzne, swoje i biograficzne, natomiast też dotyczące innych uczestników. Tam są również bodajże nóż niemiecki, zegarek po niemiecki, opatrunki. Także jest tam bardzo olbrzymi materiał do badań. To właśnie korzystając z okazji chciałam powiedzieć, że jest warto zajrzeć również do Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Zdecydowanie. Znaczy ja akurat tutaj kojarzę jej losy bardziej z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, bo rzeczywiście ona tam udzielała wywiadu i właśnie opowiadała o tych swoich losach i faktycznie są takie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo wstrząsające, bo faktycznie jak ona opisuje tutaj tą operację, którą miała właśnie przeprowadzoną w szpitalu
Szpitalu Powstańczym. Oczywiście szpital bez środków opatrunkowych, bez środków znieczuleniowych, tak, no to rzeczywiście były takie bardzo, bardzo trudne sytuacje. Natomiast tutaj dla mnie to ona była taką kobietą, która rzeczywiście przez cały czas mówiła o tym Powstaniu Warszawskim i właśnie jak mnie na przykład samej z Powstaniem Warszawskim kojarzy się takie hasło pamięć i szacunek, to właśnie była taką osobą, która rzeczywiście jakby stała pod tym hasłem, tak, na zasadzie, że przez cały czas właśnie to powstanie gdzieś tam wracało, pamiętała o powstaniu, chciała, żeby ludzie pamiętali i jakby niosła jakby z jednej strony tę ideę Powstania Warszawskiego, ale z drugiej strony tą właśnie pamięć o wydarzeniach, o kolegach, jak sama pani powiedziała, i jakby tą taką ogromną wiedzę, więc to też jest niesamowite, że są tacy ludzie, którzy jakby chcą to ponieść dalej i jakby ofiarować światu. Ja myślę, że chyba warto też zwrócić na to uwagę, że Powstanie Warszawskie to wcale nie jest taki temat tylko warszawski, bo bardzo dużo osób uważa, że właśnie, że Powstanie Warszawskie to jednak głównie Warszawa, Mazowsze, a jak się okazuje, chociażby patrząc na Wielkopolan uczestniczących w Powstaniu Warszawskim, tak naprawdę no, kilkaset osób, jeśli nie idziemy w tysiące nawet, prawda? A z drugiej strony w Powstaniu Warszawskim też przecież uczestniczyły osoby pochodzące, nie wiem, i ze Śląska, i na przykład z Zakopanego, i z Gdańska, i z Pomorza. Było bardzo wielu obcokrajowców uczestników Powstania Warszawskiego również, więc wydaje mi się, że może nadszedł taki czas, żeby nie patrzeć tylko przez pryzmat właśnie Warszawy, a może całej Polski. Po upadku Powstania Warszawskiego w październiku 1944 roku powstańcy warszawscy byli transportowani w różne, do różnych obozów, podobozów i jeden z podobozów, Guzen II, tam właśnie znajduje się w ogóle obóz koncentracyjny w Mauthausen, to jest taki duży obóz koncentracyjny znajdujący się w Austrii, na terenie Austrii. On ma podobozy Guzen 1, 2, 3 i po upadku Powstania Warszawskiego bardzo duża grupa powstańców warszawskich została tam przetransportowana. Pracowali w tym podobozie Guzen 3 i tam zajmowali się produkcją części do samolotów Messerschmitt. To jest też taka ciekawa historia, którą chciałam tutaj przedstawić. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizuje co roku wyjazdy pamięci na teren Austrii i właśnie zawsze, kiedy tam jesteśmy, jeździmy do Mauthausen, Guzen, składamy hołd wszystkim, którzy tam zginęli i również głównie powstańcom warszawskim, którzy tam niestety zostali zamordowani. Czyli też Państwo się podpisują pod tym hasłem pamięć i szacunek. Oczywiście, podpisujemy się. Tutaj współpracujemy razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z panią Elżbietą Rybarską. Bardzo sobie cenimy tą przyjaźń i tą współpracę. Także mamy nadzieję, że młodzież, która jeździ z nami na takie wyjazdy pamięci, będzie pamiętała, będzie ta pamięć, ta sztafeta pamięci jakby będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, również o powstańcach warszawskich, o których tutaj teraz rozmawiamy. Znaczy ja to sobie w ogóle myślę, że tak generalnie warto czasami na Powstanie Warszawskie patrzeć z tych takich innych perspektyw, chociażby właśnie przez pryzmat artystów, sportowców, tak? Bo to są takie tematy, które są takie bardzo uniwersalne, czy nawet chociażby miłości, tak? Miłość to też jest taki temat, który dotyczy każdego w zasadzie. I wydaje mi się, że jakby jak odejdziemy tylko od tej takiej perspektywy takiej stricte politycznej, militarnej, to z drugiej strony będziemy w stanie może więcej osób tak jakby zaciekawić tematem i się potem okaże, że jakby w tych powstańcach ci ludzie będą w stanie odnaleźć takie swoje pokrewne dusze wręcz, tak? Czy jakieś takie osoby, z którymi bardzo dużo ich łączy, mają wspólne, nie wiem, emocje, doświadczenia, tak jak chociażby, nie wiem, z piłkarzami, tak? No to myślę, że każdy piłkarz no też jakby znacznie chętniej będzie sobie czytał o historii właśnie futbolisty, powiedzmy, tak? Niż na przykład wojskowego w tym momencie, więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj robią Państwo bardzo, bardzo taką pożyteczną pracę, tak właśnie. No i powiedziałabym, że taką pozytywistyczną, taką wielkopolską, w stylu Wielkopolski. Bardzo się cieszę. Ja mam nadzieję w takim razie, Pani Miszu, że powstanie wkrótce książka o Wielkopolanach w Powstaniu Warszawskim. No jeśli byłaby taka możliwość, to ja uważam, że to jest super, super pomysł, tak? No bo rzeczywiście jest o kim pisać, tak? No bo przecież tutaj to wymieniłyśmy tylko jakby jakąś, nie wiem, 10-15% być może tych nazwisk, a tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony mamy oczywiście Poznań, ale też i Kalisz, i Leszno, i Gniezno, prawda? Więc jakby tych osób jest bardzo, bardzo dużo. Jak się patrzy na oddziały powstańcze, jak ja sobie na przykład patrzyłam chociażby na sam parasol,
to się okazało, że w samym parasolu było Wielkopolan 11. Jak się patrzyłam na przykład na inny oddział na Iwo Ostoje, to się okazało, że tam było 40 osób pochodzących z Wielkopolski, więc tak naprawdę ten temat jest ogromny, a jest niezbadany, no jest jakieś takie pole do zrobienia czegoś nowego, myślę, że wartościowego. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie do przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się tutaj znowu, żeby mogła Pani opowiedzieć o książce dotyczącej Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. Ja się również bardzo cieszę, że mogłam u Państwa gościć. To w ogóle była dla mnie niesamowita przygoda i z samym tematem, bo dzięki Państwu tak naprawdę się bardziej pochyliłam nad tym tematem, jakby mogłam zobaczyć, jakie to tutaj były niesamowite postacie. Ale w związku z tym właśnie, że jest tak ogromne zainteresowanie, bo tutaj jakby z jednej strony są Państwo, ale są też media, wiele osób właśnie zaczęło dopytywać o ten temat, więc też mam taką nadzieję, że być może kiedyś taka książka właśnie powstanie i będę kibicować tematowi. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.